Na TikToku są czasami takie perełki. Widzimy młody talent piłkarski i chyba nie zauważył tej ściany. A tu mamy dziewczynkę, która znakomicie prowadziła piłkę i zniszczyła tego bramkarza. Siemano, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kesek, to jest kanał Kesek 2.0 i w dzisiejszym odcinku obejrzymy najlepsze akcje zawodników, piłkarzy, młodych zawodników na TikToku. Różne skillsy, umiejętności piłkarskie. To jest coś, co na pewno lubimy. Na starcie chciałbym was poprosić, żebyście zostawili łapkę w górę. Każdy z was klika łapę w górę, każdy z was klika taki sam przycisk subskrybuj tam na dole i przechodzimy do oglądania. No dobra, zaczynamy. No i tutaj ewidentnie młody chciał rozwijać prowadzenie piłki, ale wpadł w ścianę i trochę mu to pewnie przeszkodziło. Okej, no znakomicie tutaj gola strzeliła. Ciężko mi ocenić przez... Co tutaj się wydarzyło? Ta piłka w murku została. No i tutaj widzimy żonglerka główką. By Jessica. Sobie nagrała takiego TikToka. Gościu sobie żongluje piłkę na mecz. Co jest grane? To jest pies grający w piłkę. Bramkarz. Taki pies dla rodziców to jak złoto. Gdzie z kim by pograł w piłkę? Co ty gadasz, że on to trafił? Wyglądało to ciekawie. Mamy lot jakąś paralotnią i ona żongluje piłką jak lecącą paralotnią. O kurde, mocne. Jak to w ogóle wygląda? Co jest grane? Jak to w ogóle wyglądało? Żonglowanie telefonem? Dlaczego by nie? Ale gościu co ma technikę. Top. Jest. Umiejętności piłkarskie. Topka. Środkowy obrońca. On to ma. To widać, że jakaś niższa liga na pewno. No ewidentnie tak. Ale podoba mi się ten zawodnik. Widać, że ma duży dystans do tego wszystkiego. Co? Jak on to wymyślił? Zwiedzanie z piłką świata? Wygląda to ciekawie. Jaką rybę zasadził? Techniczka top. Tutaj na plaży. Co jest grane? Widzimy tutaj jakiś mecz pokazowy, charytatywny, dziura zasadzona. Ale tutaj zobacz, podeszwami sobie żongluje, ale elegancko piłę przyjął. Nie no, pies goalkeeper mi najbardziej się podoba. Już dowolny. Ale on ma technikę! A jakie uderzenie potężne. I wielką pasję do futbolu. Fajnie, fajnie. Fajnie trafił. Ładnie sobie żongluje. Pewnie chciała dom swój zaprezentować. Czy jakąś plażę? To plaża jest? Ciężko mi ocenić. Ale wygląda to ciekawie. Jak zagrał, skubany. Brameczkę z tego wpakowali. No i tutaj będzie potężne uderzenie. Widać, że jest duży wiatr. Jak ta piłka w ogóle leciała? Gościu zamarł. Kolejny. No fajny, fajny, fajny los piłki. Żonglerka. Tej Sonem chyba jakiś piłkarz sobie żongluje. To jest Son? Nie wiem, ciężko mi ocenić.
Koreańczycy bardzo podobnie wyglądają do siebie, bardzo. Ciężko ich odróżnić. Dobra, to jest do wycięcia, Mati, to wytnij. W sensie o Koreańczyce. Goalkeeper, co się rzuca. To jest fajne ćwiczenie na trening. Nie wiem, czy tego nie widziałem u tego, u Ziobero. Czegoś takiego też. Proszę, wyszedł Messi i Neymar na boisko. Okej. Okay. Co to jest w ogóle za mecz? Co tutaj się dzieje? Co to jest za TikTok? O co tutaj chodzi w ogóle? Nie wiem, co to są za ludzie, ale zabawnie. Bardziej koszykarsko niż piłkarsko, ale też fajne triki chłopaki mają. Okej, mamy tutaj teraz jakiś rzut wolny. Ale bramy w ogóle załadował. Zabawka. Jaka brama, nie? Chłop co przerzucił. Jakaś młoda drużyna. Podanie. No dobra, ciekawie. Przy zachodzie słońca żonglerka nagrana. Fajna otoczka. Chłopaki w kręgle potrafią pykać. Poznaliśmy ich w ogóle w Katarze. Jeden z nich ma pochodzenie polskie. Ale w Belgii na co dzień mieszka. Proszę bardzo, ale technika. Panowanie nad butelką wody. No i dobra, młodzi zawodnicy, to jest ciekawe. Co to się wydarzy? Strzał z dystansu, ale okieneczko zapakował. Gościu. Jakaś chyba liga w Ameryce jest. Tak mi się kojarzy. Albo Kanada. Widzowie, więc to było na tyle, jeśli chodzi o niesamowite umiejętności piłkarzy, zawodników, kibiców na TikToku. Jeśli sami coś nagrywacie i macie jakieś fajne filmiki, to podsyłajcie mi na maila. Tutaj się na dole wyświetla. No i wtedy też nagramy jakieś kompilacje z waszymi najlepszymi sztuczkami, strzałami. Więc śmiało możecie pisać, zostawcie jeszcze łapkę w górę, kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole i do zobaczenia w kolejnym filmie, który się pojawi już jutro o godzinie 14. Do zobaczenia, siemanko!